W ramach obchodów jubileuszu 20-lecia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na spotkanie i niezwykłą rozmowę z udziałem księdza profesora Michała Hellera oraz profesora Krzysztofa Zanussiego. Spotkanie pod tytułem Kosmiczny dramat – mój prywatny scenariusz. Serdecznie zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z księdzem profesorem Hellerem, z panem profesorem Krzysztofem Zanussim. To dwaj szczególni goście, a oprócz tego chciałem przywitać również pana redaktora Artura Sporniaka z redakcji Tygodnika Powszechnego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zdradzę Państwu na początku pewną tajemnicę alkowy. Otóż jesteśmy głęboko wdzięczni panu profesorowi Krzysztofowi Zanussiemu, bo przyleciał, proszę wierzyć, prosto z Estonii. Jak mówi, jeszcze w tamtym hotelu buty zostawił i słowa dotrzymał i jest. Za to bardzo serdecznie panu profesorowi dziękujemy. To się nazywa słowo pacta sum servanda. To, kto to przestrzega już takich zasad? Proszę Państwa, łatwo zauważyliście Państwo, że na afiszach widnieje taki napis z okazji jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To spotkanie ma miejsce. Oto rzeczywiście nasza uczelnia w tym roku obchodzi wspaniały jubileusz. Oczywiście można powiedzieć tak, że w stosunku do uczelni tych starych, średniowiecznych to jest czas krótki, ale długi w stosunku do okresu transformacji. To była jedna z pierwszych uczelni, która w tym okresie transformacji powstała w Polsce. Jest wśród nas, proszę Państwa, pan rektor Tadeusz Pomiany, który jest twórcą, założycielem tej szkoły, którego bardzo serdecznie witam. Skoro jestem przy władzach uczelni, to chciałem przedstawić i przywitać pana profesora Jana Woleńskiego, prorektora do spraw nauki. Bardzo serdecznie witam pana rektora. Pana doktora Andrzeja Rozmusa, prorektora do spraw nauczania. I pana doktora Olgierda Łunarskiego, który reprezentuje założyciela. Bardzo serdecznie witam pana. Proszę Państwa, bez pomocy sponsorów, darczyńców takie spotkania czy rok jubileuszowy nie były udane do końca. Bardzo serdecznie dziękuję zatem na ręce pana Henryka Wolickiego, przedstawiciela prezydenta miasta, za wszelaką pomoc i patronat nad tym wydarzeniem. Jest wśród nas pan Waldemar Szumy, który jest przedstawicielem marszałka województwa podkarpackiego. Witam pana bardzo serdecznie. Proszę przekazać ukłony i wyrazy wdzięczności dla pana marszałka i jego urzędu. Proszę państwa, ponadto patronat nad wydarzeniem roku jubileuszowego przyjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Podkarpacki, Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów i Telewizja Rzeszów. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pomoc pani Marcie Półtorak. Czy jest pani Marta Półtorak? A mówiła, że już biegnie do fryzjera. No nie wiem, jak to się stało. Panu Pawłowi Chmielowi, prezesowi zarządu Wizum Klinik. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Panu Zygmuntowi Sikorze i panu Marianowi Burdzie z Elektromontażu Rzeszów. Bardzo serdecznie dziękujemy. Panu Tadeuszowi Pietraszowi z firmy ICN Polfa, ale wiem, że chyba nie ma, bo z powodów zawodowych nie mógł tu być, ale wiem, że tu jest pani Teresa Drupka z ICN Polfy. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Ponadto witam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, pana Andrzeja Desa. Burmistrza Robczyc, pana Bolesława Bujaka. Księdza profesora Janusza Mączkę, który jest dziekanem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Witamy serdecznie.
Jest wśród nas dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, ksiądz Andrzej Cypryś. Kłaniam się nisko księdzu Andrzejowi. Dyrektor banku PKO do spraw klientów korporacyjnych, pan Leszek Mroczek. Bardzo serdecznie pana dyrektora witam. A jest wśród nas zaprzyjaźniony z naszą uczelnią pan dr Mieczysław Janowski z małżonką, którego bardzo serdecznie witam również. Ale proszę Państwa, zapomniałem powitać jeszcze jedną osobę. Bardzo przepraszam najmocniej, bo jest małżonka pana Krzysztofa Zanussiego, pani Elżbieta Zanussi. Witamy panią serdecznie. I chciałbym podziękować pracownikom Filharmonii za pomoc w organizacji tego spotkania, a także moim najbliższym współpracownikom, to jest pani Basi Szpunar, pani Małgosi Pieli, pani Magdzie Chyłek, pani Urszuli Bielańskiej, pani Dominice Maj-Solarz. Tyle informacji, proszę Państwa, i tak za długo. Mam nadzieję, że ta prezentacja, ta dyskusja będzie po prostu arcyciekawa. Proszę Państwa, tak. Ważna rzecz, ważna informacja. Otóż po spotkaniu możecie Państwo kupić książki zarówno z naszego wydawnictwa Copernicus Center Press. Jest tutaj obecny pan dyrektor Jacek Włodarczyk, pan dyrektor Piotr Majorczyk, którzy starannie dbają o to wydawnictwo. Ja powiem Państwu, że to wydawnictwo stało się w tej chwili na rynku polskim, ale nie tylko, jednym z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych. To jest rzadko się już spotyka. To jest swoisty ewenement. Więc tego typu książki możecie Państwo nabyć, jak również ostatnią książkę pana Krzysztofa Zanussiego pod tytułem Strategie życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć. No i autorzy tych książek będą podpisywać potem Państwu, składać autografy. To tyle. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło. Byłoby czymś nie na miejscu, gdybym przekonywał Państwa, że goście zaproszeni przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania należą do grona najwybitniejszych twórców polskiej kultury, ale nie zaszkodzi odrobinę statystyki. Pan profesor Zanussi wyreżyserował, bagatela, 84 filmy do tej pory. I to chyba jeszcze nie koniec. W tym tak wybitne jak Iluminacja z 72 roku, Barwy ochronne 76, Konstans 80, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową 2000 rok i ostatnio Ciało obce rok temu. Zdobył 41 nagród, w tym Złotego Lwa na Festiwalu Weneckim za film Rok spokojnego słońca 84 rok. 3 nominacje do Palmy w Cannes. W międzyczasie, czyli między robieniem filmów, napisał 14 książek. Tu właśnie jedna ostatnia, ostatnie dwa egzemplarze leżą. Ostatniej książki, nie ostatnie mam nadzieję egzemplarze. Polecam Państwu, bo rzeczywiście jest to pasjonująca lektura. Ma na koncie wiele doktoratów honorowych w różnych państwach. Między innymi w Rumunii, w Hiszpanii, na Litwie, 2 doktoraty w Rosji, w Polsce oczywiście. Martin Scorsese uznał Iluminację z 72 roku za jedno z arcydzieł polskiej kinematografii i promował ten film w ramach swojego festiwalu o polskim kinie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie rok temu. Ksiądz profesor Heller jest tutaj znany rzeszowianom, więc króciutko. Chciałem podkreślić, że jest wybitnym kosmologiem, to znaczy takim czynnym, pracującym kosmologiem, autorem nieprzemiennego modelu połączenia ogólnej teorii względności z mechaniką kwantową. Musiałem przeczytać, bo nie bardzo rozumiem, ale Wiem, że jest to bardzo poważny krok naprzód, ten model, w stronę poszukiwanej wciąż przez fizyków kwantowej teorii grawitacji, czyli takiej ostatecznej w fizyce teorii. I nie powiem, jakie wydawnictwo, żeby nie robić
konkurencji Copernicus Center Press wydało książkę o tej teorii, właśnie księdza profesora, taką książkę popularno-naukową. Tam można się więcej dowiedzieć. Dlaczego o tym wspominam? Bo jest mało księży, którzy są jednocześnie naukowcami, pracują naukowo i mają tak wybitne osiągnięcia. One zostały nagrodzone, te osiągnięcia, w 2008 roku, no właśnie największą taką nagrodą za, i też finansowo no bardzo poważną, nagrodą Templetona za pracę na rzecz jakoś łączenia, zbliżania nauki i wiary. W całości ksiądz profesor przekazał tą nagrodę na założenie Centrum Kopernika, współpracującego od lat właśnie tutaj z Wyższą Szkołą. 7 doktoratów uczelni polskich. Chciałem też króciutko takie dwa zdania od siebie, takiego świadectwa. W 80-tych latach z Podlady, bo to były jeszcze czasy komunistyczne, otrzymałem w antykwariacie u Wojtynkiewicza w Krośnie przy rynku, taki antykwariat był, już go bodajże nie ma, książkę Wszechświat i filozofia. I to był taki, jak łyk świeżego powietrza, ta książka. Natomiast też chyba na początku lat 80. po raz pierwszy widziałem barwy ochronne jako młody człowiek. I ten film zrobił na mnie rzeczywiście duże wrażenie, bo pokazywał, jakie pułapki czyhają na człowieka, na wybory ludzkie, no właśnie w tych, na szczęście minionych, czasach komunistycznych. Myślę, że dzisiaj w czasach wolności jest chyba trudniej opowiadać o pułapkach, które teraz na nas czyhają, bo są bardziej wyrafinowane. Co łączy obu gości? Nieprawdopodobna wręcz aktywność. Proszę Państwa, no 84 filmy to jakby pan profesor robił jeden rocznie, a to niewielu jest reżyserów, którzy jeden film kręcą rocznie. To by musiał zacząć po prostu od pierwszego roku życia i jeszcze by mu brakło. Ksiądz profesor 65 książek napisał. No to tak by musiał zacząć jako nastolatek, żeby co roku pisać jedną książkę. Zainteresowania fizyków łączą obu panów. Profesor Zanussi skończył fizykę. To jest ciekawe bardzo. I widać to w jego filmach. Myślę, że bliskie rozumienie twórczości, czy podobne rozumienie twórczości, oczywiście reżyser, zwłaszcza wybitny z definicji, jest artystą. Natomiast ksiądz profesor Heller w wielu miejscach, między innymi w książce Czy fizyka jest nauką humanistyczną, przekonuje, że ci najbardziej twórczy fizycy również muszą być wielkimi artystami. Obu panów żywiołem jest wyobraźnia i mam nadzieję, że będziemy to mogli zobaczyć na własne oczy. Krytyka postmodernizmu, zwłaszcza jak się tą książkę weźmie i przeczyta, też dla obu panów jest wspólna. Obaj szorstko reagują na słowo relatywizm. Być może, że też to się uda tutaj pokazać. Jeszcze takie na koniec dwie anegdoty. Gdy podzieliłem się z księdzem Adamem Bonieckim tą informacją, że dzisiaj będę prowadził, to machnął ręką. To nie napracujesz się. Zanussi to jest samograj, to jest wybitny samograj. Natomiast nie powinienem tego mówić, bo jeszcze mi honorarium nie zapłacą. O księdzu profesorze mam taką anegdotę. Bardzo trudno jest mówić o Panu Bogu właśnie naukowcowi, czyli pracującemu czynnie w nauce, zwłaszcza w takich twardych naukach przyrodniczych. I rzeczywiście ksiądz profesor Heller, gdy mówi na przykład o sprawach ostatecznych, to jest bardzo powściągliwy. Ja wielokrotnie próbowałem, raz nawet mi się udało w podróży namówić księdza profesora na rozmowę dla Tygodnika Powszechnego i to polegało na tym, że ja wysyłałem mailem rano pytanie, dostawałem wieczorem odpowiedź.
No i przy jakimś tam jednym pytaniu trudnym tak drążyłem i w końcu otrzymałem odpowiedź: nie wiem, nie jestem Panem Bogiem. I mam nadzieję, że ten argument się tutaj nie pojawi, bo też będzie o bardzo ciekawych i trudnych sprawach. I mam nadzieję, że profesorowi Zanussiemu uda się jednak coś wydobyć z księdza profesora. Zapraszam. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam i proszę już o pierwszy slajd. A to ja sobie go puszczę. O. Gdy przygotowywałem się do dzisiejszego wieczoru, to właśnie na początek postanowiłem nie dawać tytułu mojego wystąpienia, tylko sobie przypomnieć, że to jest w Rzeszowie, bo mi tu jest zawsze bardzo dobrze być. I dlatego bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie i bardzo się cieszę, że jestem tutaj razem z panem Krzysztofem Zanussim, dlatego że we dwójkę nam jest, będzie jakoś łatwiej udźwignąć tą ilość pochwał, którąśmy przed chwilą usłyszeli. Nie dałem na tym pierwszym przezroczu tytułu, dlatego że tytuł wymaga wyjaśnienia, że najpierw potrzebny jest preludium i pozwolę sobie to preludium zaprezentować. To jest początek preludium. No radziłbym jeszcze mieć na uwadze właśnie wagę po tych ciasteczkach wszystkich. No i teraz właściwe preludium. Muszę się usprawiedliwić z tego, o czym chcę dzisiaj mówić. A odpowiedzialność za temat tego wystąpienia ponosi właśnie pan Krzysztof, który w tej swojej książce Strategie życia, czyli jak zjeść ciasteczko i je mieć, pisze: życie po życiu jest poza czasem. Nie widać, by dziś teolog zajmował się tym od strony logiki, szukał sformułowań, odpowiedzi na pytania ostateczne, które dotyczą tego, co jest poza czasem i przestrzenią. One leżą, same odpowiedzi, poza czasem i przestrzenią. Ale tu w teologii jest prawie kompletne milczenie. I dlatego młodzież ma poczucie, że religia operuje myśleniem z innej epoki. Jest wiarą babci i dziadka. A przecież to jest błąd. Pan Krzysztof przysłał mi w prezencie tę książkę, gdy tylko się ukazała drukiem, z dedykacją i odnośnikiem do strony tej właśnie, na której ten cytat był zakreślony, więc to była wyraźna prowokacja. Dalej ten cytat głosi, co następuje. Chciałoby się, żeby instrumentarium tych dzisiejszych nauk pomogło nam zrozumieć to, co innym, prostszym językiem do pasterzy i rzemieślników mówił w Galilei człowiek imieniem Jezus 2000 lat temu. Ja podjąłem tę prowokację i właśnie to wyzwanie podejmuję dzisiaj tym referatem i dlatego ten referat będzie trochę inny od tych, które tu już wielokrotnie głosiłem. Wtedy ograniczałem się raczej do strony naukowej. A dzisiaj wprawdzie nadal utrzymuję, że nie jestem Panem Bogiem, ale jednak w pewne tematy właśnie takie religijne głęboko wkroczę. Na wyraźne zapotrzebowanie i zamówienie pana Krzysztofa i myślę, że nie tylko jego. I dopiero teraz jest tytuł mojego wystąpienia. Kosmiczny dramat, moja prywatna wizja. Nauka dzisiejsza niewątpliwie przedstawia pewien dramat kosmiczny, od wielkiego wybuchu aż do jakichś scenariuszów przyszłego końca i to wszystko, co się rozgrywa na tej scenie pomiędzy, to jest wielki dramat. Ale religia także przedstawia wielki dramat.
I moja prywatna wizja, ja musiałem żyć całe moje życie w tych dwóch dramatach. I chcę trochę powiedzieć o obydwóch. To jest jednak to, co zaprezentuję, jest pewną wizją. Ale nie w tym sensie, że nagle coś zobaczyłem, coś zostało mi objawione, czy coś mnie ogarnęło i wiem. Takich wizji nie lubię i nie mam do nich zaufania. To jest wizja, do której dochodziłem powoli. I dużą rolę w jej formowaniu odgrywały niewątpliwie przemyślenia filozoficzne, moje przekonania religijne, oczywiście praca naukowa. I zawsze starałem się pilnować, by do moich konstrukcji myślowych nie wkradł się element irracjonalności. I w każdej tego rodzaju wizji ważna jest oczywiście rewizja, czyli cofanie się do założeń, troska o logiczną spójność, konfrontacja z nowo nabytą wiedzą, dialog myślowy, dialog na ogół myślowy, ale czasem z innymi wprost, z rozmaitymi poglądami. Dlatego też uprzedzam, że moja wizja nie jest w stanie gotowym i pewnie w takim stanie nigdy nie będzie. Jest trochę jak naukowa teoria. Obiecuje to, co obejmuje to, co już wiadomo, ale zawsze jest gotowa, by wchłonąć nowe dane, a nawet ustąpić pola, jeżeli nowe dane tego zażądają. Dlaczego jednak to jest wizja? Bo przecież nie jest to naukowa teoria, to o czym będę mówił. Ani nawet zbiór naukowych teorii. Jeśli dla moich przemyśleń miałbym szukać jakichś metodologicznych określeń, to może zdecydowałbym się na nazwę hipoteza filozoficzna. Hipoteza, bo jednak nie wiem, czy tak jest. Wprawdzie poszczególne elementy z tej wizji pochodzą z nauki i filozofii, filozofii nauki, a także z teologicznej refleksji. Wprawdzie, jak sądzę, układają się w pewną spójną całość, ale oczywiście nie mam gwarancji, że nie przeoczyłem czegoś ważnego lub dopuściłem coś, co niszczy spójność całości. A czy taka wizja jest potrzebna? Jest nieunikniona. Każdy posiada jakąś wizję świata, mniej lub bardziej uświadomioną, poskładaną z mniej lub bardziej opasujących do siebie kawałków. I warto umieścić siebie w bardziej uporządkowanej całości. Życie wymaga środowiska, środowiska logicznego ładu, w równym stopniu jak środowiska tlenu i energii. Zacznijmy więc taką wizję konstruować. No pierwsze pytanie, które się stawia w takich dyskusjach, czy istnieje absolut? I według mnie nie jest problemem, czy absolut istnieje, czy nie. Problemem jest, czym lub kim on jest. I przyznam się, że jeżeli dyskutuję z różnymi ludźmi, którzy deklarują materializm bądź ateizm, a tym bardziej sceptycyzm, to prędzej czy później dochodzimy do wniosku, że jakiś absolut istnieje. Coś, co jest, bo jest. Tylko problem jest taki, czy ten absolut jest myślą, czy materią. Świadomością, czy ogólną zasadą. Abstrakcją, czy konkretem. I to najbardziej konkretnym ze wszystkich. Że jest, temu nie można zaprzeczyć, no bo coś jest. Czy mogłoby nie istnieć? Ja jestem częścią tego, co istnieje. A ten coś, jeżeli istnieje, bo istnieje, no to jest jakimś absolutem. Ale czy absolut jest czymś, czy kimś? I to jest właśnie pytanie. Sukcesy nauk empirycznych uczą, że coś, to coś, co istnieje, jest racjonalne. To znaczy, że się da je racjonalnie badać. Ja skrótowo to nazywam racjonalnością świata.
przygotowując ten właśnie rysunek, przypomniałem sobie dawno, z dawnych czasów, dyskusję z młodym człowiekiem, który utrzymywał, że nic go nie przekona do tego, że coś poza materią istnieje, bo materia to jest właśnie ten kawałek materii, który trzymam w ręku. A zatem trzymam w ręku klocek, kawałek materii, bezpostaciowe coś. Istnieje, bo istnieje. Nie wymaga żadnych wyjaśnień. Po prostu jest. Taki materializm, jednak naiwny materializm, wydaje się poglądem naturalnym. Chciałby się powiedzieć oczywistym. Ale co to jest materia? Otóż ten kawałek materii, ten, który trzymam w ręku, to jest jakaś konfiguracja rozmaitych pól fizycznych, bozonów Higgsa, cząstek elementarnych. Wchodzę głębiej w ten kawałek materii. Widzę, że jest on zbudowany z atomów. Pomiędzy atomami jest więcej próżni niż materia. Wnikam jeszcze głębiej. Dochodzę do najmniejszej cząstki, jaką dzisiaj znamy, do powiedzmy kwarku. Czy ten kwark to jest ziarenko materii? Nie, tam żadnej materii, żadnego tworzywa, o ile wiemy, nie ma. To jest pole fizyczne, a cząstka jest kwantem tego pola. Materia nam się zupełnie rozpływa. I dla dzisiejszej fizyki nie jest problemem, jak uzasadnić istnienie kwarków i atomów. Problem jest odwrotny. Jak uzasadnić istnienie makroskopowego świata, tego świata, w którym my żyjemy? Bo pierwotny jest świat kwantów, świat kwarków, świat fal prawdopodobieństwa. Natomiast jak z tego wyłonił się świat nasz makroskopowy, nasz materialny świat? I to jest wielki problem dla fizyki, jak to wyjaśnić? Takie wyjaśnienie dzisiaj znamy. Postaram się o nim powiedzieć kilka słów. Na tym najbardziej podstawowym, fundamentalnym poziomie, jaki dzisiaj znamy, mamy, jak powiedziałem, pola kwantowe, fale prawdopodobieństwa. Gdybyśmy szukali jakiegoś obrazka, to coś w tym sensie jest. Zresztą to wzięte jest z jakichś właśnie fizycznych prezentacji. I teraz, jaki mechanizm prowadzi z tego wszystkiego, z takiego świata, który jest bardziej fundamentalny od nas, do świata domów, drzew, ludzi, kawałków materii. Ten proces, który do tego prowadzi, nazywa się w języku fizyki dekoherencją. Mianowicie na skutek układ kwantowy, na skutek oddziaływania z otoczeniem, podlega właśnie zjawisku dekoherencji. To znaczy utraca zdolność do interferowania z innymi funkcjami falowymi. Ten proces jest nieodwracalny, bardzo szybki i w jego wyniku wyłania się świat, który dobrze znamy. Właśnie taki świat. I nie ten świat jest pierwotny ontologicznie. To jest coś pochodnego, co fizykom było trudno wyjaśnić. I długi czas męczyli się nad tym, żeby dojść do tego procesu, do tego zjawiska dekoherencji. To dopiero gdzieś w latach 70. zeszłego wieku wpadli na jego trop. Istnienie jest nierozerwalnie związane z niezmiernie skomplikowaną siecią struktur, które przynajmniej w znacznej mierze dają się modelować matematycznie. Na wszelki wypadek napisałem w znacznej mierze, być może, że w ogóle do końca tylko matematycznie. Istnienie i racjonalność to dwa oblicza tego samego. Nie jest tak, że coś może istnieć, ale nie być racjonalne. Jeżeli jest nieracjonalne, to jest niczym. Taką tezę można postawić na podstawie znajomości rozwoju całej historii nauki.
Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? To jest znane pytanie Leibnica, fundamentalne pytanie metafizyczne. Ale jeżeli istnienie i racjonalność są zamienne, są tym samym, to to pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, jest równoważne pytaniu, dlaczego coś jest raczej racjonalne niż nieracjonalne. No bo gdyby było nieracjonalne, gdyby było irracjonalne, byłoby wykluczone z istnienia. Nawiasem mówiąc, gdy nad tym myślę i zastanawiam się, to przychodzi mi na myśl bardzo głębokie pytanie metafizyczne, na które nie znam odpowiedzi. Jak możliwa jest głupota? Bo głupota jest irracjonalna. Tę racjonalność, czyli fakt, że się da świat badać bardzo racjonalnymi metodami, w tak zwanym świecie martwym można dostrzec gołym okiem. Tylko przestroga, że gołe oko jest mitem. Zwykle patrzymy na świat okiem szczególnie otulonym, szczelnie otulonym rozmaitymi nawykami i uprzedzeniami. Więc tę racjonalność widać gołym okiem, ale pytanie fundamentalne brzmi, czy świadomość i wszystkie jej konsekwencje są tylko ubocznym produktem racjonalności, czy też przeciwnie, najgłębszą jej podstawą. To jest inne sformułowanie tego pytania postawionego przeze mnie na początku. Czym lub kim jest absolut? Czy świadomość i wszystkie jej konsekwencje są tylko ubocznym produktem racjonalności, czy też jej najgłębszą podstawą? Gdy mówimy o świadomości, o tej, którą mam na myśli właśnie mówiąc o tej najgłębszej podstawie, to nie czyńmy zbyt szybkich porównań tej świadomości przez duże eś z naszą świadomością, z naszą dosyć małą świadomością. Nasza świadomość jest jedynie, cały czas mówię o elementach mojej wizji, obrazem i podobieństwem tamtej świadomości. Nie wiemy, czy wszechświat zaczął się od wielkiego wybuchu. To znaczy, trochę wiemy, trochę nie wiemy. Wiemy, że wszechświat zaczął się dokładniej, że obecna faza ewolucji wszechświata rozpoczęła się od stanu bardzo gęstego i bardzo gorącego. Ten stan nazywamy wielkim wybuchem. Ale nie wiemy, czy przedtem było coś, czy nie było. Czy ta pierwotna osobliwość początkowa była rzeczywiście osobliwością, czy tylko jest artefaktem naszych dość nieudolnych jeszcze teorii. Więc nie wiemy, czy wszechświat zaczął się od wielkiego wybuchu. Nie wiemy, co było przedtem. Czy coś było, czy nic. Nie wiemy, czy istnieją inne wielkie wybuchy, inne wszechświaty. Słyszymy o tym w prasie, w mediach, ale to są tylko domysły i fantastyczne spekulacje. Może z nich coś kiedyś wyniknie, może nie. Nie wiemy, czy są możliwe inne zestawy praw fizyki, które w jakichś innych wszechświatach by obowiązywały, czy tylko jeden zestaw praw fizyki jest możliwy, a inne są logicznie niemożliwe. Tego nie wiemy. Ale mamy prawo sądzić. Te wszystkie nie wiemy sugerują coś takiego. Ale mamy prawo sądzić, że istniał stan, który nazywam sobie stanem alfa, od którego wszystko wzięło początek. Z tym, że nie musiał to być początek w sensie czasowym. Bo wszystko wskazuje na to, wszystko to znaczy wiele teorii fizycznych i modeli, wskazuje na to, że czas jest tylko pochodną praw fizyki i gdy rodziły się prawa fizyki i te, które znamy i może jakieś inne, to czasu jeszcze nie było. Więcej, przypuszczamy, że ten najbardziej podstawowy poziom praw fizyki, praw rządzących wszechświatem jest aczasowy i aprzestrzenny.
Więc ten stan alfa początkowy, logicznie czy ontologicznie pierwotny, nie musiał to być początek w sensie czasowym. Widzę ten stan alfa jako wielkie zacieśnienie. Na początku, zanim cokolwiek naistniało, logicznie czy ontologicznie, niekoniecznie czasowo, istniało niezmierzone pole racjonalności, być może wielkiej potencjalności. Jakaś logos w najczystszej formie. Wszystkie możliwe racjonalne formy. I stan alfa to było zacieśnienie tych wszystkich możliwości do tego, co miało szansę się zdarzyć. Do tego, co się zdarzyło. Do tego podpola racjonalnych struktur, które stało się prawami fizyki. I dzięki któremu wszechświat, lub może wszechświaty, jeśli ich jest więcej, rozpoczął lub rozpoczęły przygodę istnienia. Zresztą to nie jest mój oryginalny pomysł. Wielu filozofów mówiło o tym początkowym zacieśnieniu. To wielkie zacieśnienie możemy również rozumieć jako wyprodukowanie informacji, dlatego że informacja ze swojej natury to jest przejście od większych możliwości do zacieśnionego zbioru. Więc ten stan alfa to było wielkie zacieśnienie, zacieśnienie logosu do tego pola racjonalnych struktur, które stało się prawami fizyki. Podkreślam, że to rozpoczęcie nie musiało być zanurzone w czasie. Może było, ale nie musiało i prawdopodobnie nie było. Może było, to, ten stan początkowy może był zawsze, o ile zawsze bez czasu ma jakiekolwiek znaczenie. I w ten sposób nastał świt, poranek, dzień pierwszy. I w mojej wizji to było właśnie pierwsze wcielenie logosu. Odwieczne logos, słowo, pole racjonalności, stało się ciałem wszechświata. Pierwsze wcielenie logosu. Wszechświata stało się ciałem wszechświata, który po miliardach lat wyda nas, istoty rozumne i świadome, które nie tylko rzucą wyzwanie racjonalności otaczającemu światu, ale także postawią pytania o dobro i zło. My dziś rozdzielamy prawda i dobro. Powiadamy, że należą one do dwóch różnych porządków. Nauka docieka prawdy, ale obszary dobra są dla niej niedostępne. Nauka nie mówi o wartościach. Dobro i zło to teren nie nauki, lecz działalności człowieka. Najwięksi myśliciele byli skłonni utożsamiać prawdę i dobro i dodawali jeszcze do tego piękno. Chyba mieli rację, bo czyż samo utożsamienie prawdy i dobra nie jest piękne? Niezmierzone pole racjonalności, które było zanim stał się stan alfa, w mojej wizji, to jest ciągle wizja, było również niezmierzonym polem dobra. Stan alfa, poczęcie wszechświata, można również uważać za wielkie zacieśnienie dobra, czyli za wielką jego koncentrację. Jeżeli poszukamy w ludzkim języku wyrazu, który swoim znaczeniem najbardziej zbliżałby się do tego, co wówczas się stało, to znajdziemy ten jeden wyraz, miłość. I mamy zatem prawo powiedzieć, że wszechświat począł się z miłości. I mamy prawo uważać, że każde poczęcie nowego człowieka jest obrazem i podobieństwem tamtego poczęcia. Ale zbyt często obrazem boleśnie zniekształconym, bo wraz z pojawieniem się człowieka pojawiła się we wszechświecie cecha, której mu dotychczas brakowało, a która musiała zaistnieć, żeby wszechświat był bardzo dobry.
tą cechą jest wolność decyzji. Musiała się ona jakoś narodzić. Wolność decyzji, czyli możliwość wybierania. Ta możliwość wybierania to możliwość postąpienia tak, jak ja chcę, wobec całego nieskończonego pola racjonalności, racjonalności dobra. Proszę zwrócić uwagę, ja teraz piszę z myślnikiem racjonalność dobro jako dwie strony tego samego. Więc ta możliwość wybierania polega na tym, że mogę się sprzeciwić temu polu racjonalności dobra, nawet wbrew niemu mogę coś wybrać. Jest to wielka szansa, albo wybranie racjonalności i zakorzenienie się w dobru, albo ustanowienie własnego porządku, to biblijne non serviam. Pierwotna wina ludzkości, ludzkości człowieka, każdego z nas, polega na tym, że do pola racjonalności dobra człowiek wprowadził zgrzyt, irracjonalność zła. Choć zło, grzech jest zawsze czymś osobistym, to jest ono również dramatem całego Logosu, jego Golgoto. I wzgórze o tej nazwie, poza murami starożytnej Jerozolimy, może było już tylko prostą konsekwencją tego kosmicznego dramatu. Tajemnica zła i tajemnica jego naprawienia. Jeżeli zło jest rozdarciem racjonalności dobra, to jego naprawienie musi być aktem racjonalności dobra. Stoimy tu wobec wielkiego problemu ontologicznego, problemu na miarę Logosu. I ten problem ma wymiar kosmiczny, ale także wymiar osobisty każdego z nas, każdego indywidualnego człowieka. Logos stało się ciałem, to było drugie jego wcielenie, a żeby wymiar kosmiczny mógł stać się wymiarem człowieka, każdego człowieka. Podobnie jak pierwsze wcielenie Logosu, to znaczy poczęcie wszechświata, było aktem miłości, podobnie drugie wcielenie Logosu jest aktem miłości. I to jest ważny punkt w mojej wizji. Dwa wcielenia, to pierwsze i drugie, są właściwie tylko jednym wcieleniem. Jednym, bo każdy z nich z osobna nie byłoby pełnym wcieleniem. A może nawet to jest jeden akt miłości, tylko z naszego punktu widzenia rozdzielony w czasie. Bo jeżeli czas nie jest czymś podstawowym, to te dwa wcielenia nie muszą być rozdzielone w czasie. To tylko z naszego punktu widzenia perspektywa jest czasowa. A jeżeli tak, to proszę zwrócić uwagę, że tajemnica zła od samego początku, bo nie ma rozdzielenia czasu, została wykorzystana do tego, by miłość była jeszcze piękniejsza, że naprawienie zostało równocześnie, no bo nie ma czasu, z wypełnieniem zła. Podkreślam, że mówię tu po ludzku i wszystko, co tu mówię, jest bardzo nieudolną paplaniną wobec wielkiego dramatu. Irracjonalność zła stała się zatem elementem racjonalnego zamysłu, została wkomponowana w racjonalny zamysł. Racjonalność w ten sposób pochłonęła irracjonalność. I zróbmy jeszcze jeden krok. Krok w ciemność. Wszystko to, co tu mówię, jest ciemnością i mrokiem. Tu przypomina się teologia apofatyczna, że wszystko, co o Panu Bogu możemy mówić, jest ciemnością, jest negacją. Jest zaprzeczeniem tego, co wiemy. Wszystko, co tu mówię, jest ciemnością i mrokiem w porównaniu z oślepiającym blaskiem rzeczywistości.
Teraz właśnie wchodzę w ten szczególnie trudny i przepastny obszar, problem zła. Zło musi być wielkim dramatem, dramatem na skalę kosmiczną, skoro wymagało aż tak kosztownej naprawy. Biblia mówi, że śmierć i cierpienie są konsekwencją zła, a cierpiący i umierający logos jest wyrównaniem tego zła i, co więcej, jego przeważeniem. Jeżeli logos przez swoje pierwsze wcielenie jest we wszystkim, to cierpi i umiera w każdym cierpieniu i każdym umieraniu. Wszystkie cierpienia i wszystkie śmierci skoncentrowały się w krzyżu logosu, ale i odwrotnie. Nasze cierpienia i nasze umieranie nie są tylko nasze. Logos cierpi i umiera w nas. Jest krzyżowany we wszystkim, co nas boli i co w nas umiera. Umieranie na krzyżu jest aktem całego kosmosu. Racjonalność dobra jest tak ogromna, że irracjonalność naszego zła staje się w nim nic nieznaczącą i zostaje całkowicie unicestwiona. Jesteśmy dziwnym tworem. Swoją zdolnością myślenia mamy dostęp do racjonalności, lecz swoją wolnością decyzji możemy czynić rzeczy irracjonalne. Swoją genealogią jesteśmy zrośnięci z ewolucją wszechświata, ale swoją indywidualnością wyrastamy ponad wszechświat. Jądra atomowe, z których zbudowane jest nasze ciało, znajdowały się kiedyś we wnętrzach masywnych gwiazd. Nasza świadomość, nasza racjonalna, ale wolna wola są uwikłane w bezwładnościach materii. I ta bezwładność materii kiedyś nas pokona. Ciało powróci do elementów wszechświata. Świadomość, przynajmniej w takiej postaci, jakiej doświadczamy teraz, zgaśnie. Prawa fizyki dokonają swojego dzieła. Ale co to są prawa fizyki? Jak mówiłem na początku, wyłoniły się w wyniku wielkiego zacieśnienia, tego stanu alfa, nieskończonego pola racjonalności. Tak je nazwałem, stanem alfa. Prawa fizyki są wynikiem wielkiego zacieśnienia. A jeżeli tak, to prawa fizyki, które stanowią strukturę wszechświata, są zanurzone w tym, co się zacieśniło, by je wydać. W czymś większym. Nie są więc wszystkim, co jest. Śmierć może być wyzwoleniem z zacieśnienia, wejściem w rozszerzenie. Struktury matematyczne, które są obecnymi prawami fizyki, mogą być rozszerzone do większych struktur, których są podstrukturami. To jest moja filozoficzna hipoteza i rodzaj wizji. Że struktury matematyczne, które są obecnymi prawami fizyki, mogą być rozszerzone do większych struktur, których są podstrukturami. Te większe struktury też mogą wyznaczać jakąś fizykę. W braku lepszego określenia nazwijmy ją nadfizyką. W takiej interpretacji prawa naszej fizyki są granicznymi przypadkami, bardzo szczególnymi, praw nadfizyki. Puśćmy zatem wodze wyobraźni. Cała ta wizja jest dziełem wyobraźni, ale kierowanej zawrotnymi perspektywami, jakie roztacza przed nami nauka. Puśćmy wodze wyobraźni i pomyślmy nad tym, w jakim sensie, w jaki sposób dzisiejsze prawa fizyki mogłyby być szczególnymi przypadkami, granicznymi przypadkami jakichś innych, większych praw, które nazwałem nadfizyką. Może druga zasada termodynamiki, ta, która rządzi procesami rozkładu i śmierci, jest tylko granicznym przypadkiem ogólniejszej zasady nieograniczonego wzrostu. Może twórczość i wzrost złożoności, które w naszym świecie odbywają się zawsze kosztem rozpraszania energii,
są tylko granicznym przypadkiem praw rządzących tworzeniem bez strat. Może obszary, w których rozpraszanie energii wyznacza nieodwracalne upływanie czasu, są tylko znikomymi podzbiorami w bezczasowym obszarze istnienia. Może bariera pomiędzy tym, co jest mierzalne i wyrażalne w liczbach, a tym, co nie jest mierzalne i wyrażalne w liczbach, jest tylko brzegiem, który z perspektywy zanurzenia w całości nie ma żadnego znaczenia. Pewnie można by takich pytań mnożyć jeszcze więcej. A żeby ustawić je we właściwej proporcji, chwycić czynnik skali, proponuję wykonać następujące myślowe ćwiczenie. Żeby docenić, że to, co mówię, jest tylko wizją, grą wyobraźni, opartą na różnych przemyśleniach i sugestiach wypływających z nauki i z teologii, ale jednak jest tylko osobistą wizją. I dlatego proponuję wykonać następujące ćwiczenie. Ćwiczenie będzie polegało na zadaniu sobie pytania, jak wyglądałby świat człowieka z perspektywy bakterii. Trochę przewrotny obrazek teraz. To wielkie rozszerzenie można by nazwać, idąc trochę za Teilhardem de Chardin, stanem omega. Wszystko się zaczęło od stanu alfa, który był zacieśnieniem, a dąży do tego wielkiego rozszerzenia, od stanu alfa do stanu omega. To wielkie rozszerzenie nazwijmy stanem omega. I stan omega byłby przeznaczeniem każdego człowieka i całego wszechświata. Ale przestrzegam, to tylko moja prywatna wizja. I ciągle tylko perspektywa bakterii. Dziękuję. Proszę Państwa, tak, no trzeba to tak powiedzieć, że jesteśmy świadkami historycznego momentu. To są duże słowa, ale na ile znam twórczość księdza profesora, to tak odważnych odpowiedzi no, nigdy nie dał jeszcze. To jest jakiś nowy etap. No jestem poruszony i oddaję głos, może będzie bezpieczniej, oddaję głos profesorowi Zanussiemowi. Ale ja nie jestem w lepszej od pana sytuacji. Ja też jestem pod wielkim wrażeniem, więc żąda pan ode mnie wiele. Ja przyszedłem z bardzo prostymi pytaniami. Oczywiście one są proste, bo łatwo zapytać, natomiast jest na nie trudno odpowiedzieć. Bo ja oczekiwałem, jakbym się tak miał domyśleć, to ja bym się spodziewał, że ksiądz coś takiego powinien wymyśleć. I jestem zadowolony, bo już to usłyszałem. Bałem się, że jeszcze będę może musiał czekać parę lat. Ale teraz z mojej perspektywy, po lekturach pobieżnych oczywiście paru książek, bo pan mnie tutaj przecenił. Ja fizykę studiowałem, ale zaledwie 4 lata. Jestem kompletnym nieukiem w tej materii. Natomiast ujmowało mnie zawsze to, że w tradycji zachodniego chrześcijaństwa ten rozdziew nauki i wiary nie był traktowany jako rozdziew konieczny. On był traktowany jako pewna przypadłość. Ona nie musiała nastąpić. I teraz z tej perspektywy ja po prostu przychodzę jak klient z konkretnymi pytaniami. A pewnie ksiądz nie będzie chciał, a pewnie i mógł na nie odpowiedzieć. Wielu ludzi, którzy
przyjmują istnienie Boga jako fakt, z którego się nie kwestionuje, że to jest myśl, która jest nam głęboko przyrodzona. Ale teraz udział Boga w tym całym rozwoju kosmosu, jak bardzo on jest szczegółowy, jak bardzo on jest detaliczny, żeby powiedzieć. I moje głupie pytanie to będzie pytanie o to, czy ten łańcuch przyczynowo-skutkowy, który jest formą widzenia nas, bakterii, troszkę wyżej rozwiniętych, czy on się przekłada na takie akty jak na przykład modlitwa. W modlitwie, do której Ewangelia zachęca, Chrystus zachęca, żeby prosić, bo będzie nam dane, jest ta nadzieja, że tą szczeliną, którą jest prawdopodobieństwo, Bóg wkroczy w przebieg wydarzeń. Wkroczy albo wkroczył, dlatego że czas tu nie gra roli, prawda? To Bóg robił to poza czasem. No ale czy modlitwa może coś ubłagać? Czy też to jest tylko akt psychologiczny, że nam to pomoże, jak sobie tak pomyślimy? Czy to jest jeden z tych elementów, które są w grze w tym całym kosmicznym procesie? I oczywiście cieszy mnie to, że możemy próbować czas tego wyłączyć. Oczywiście czasu nie umiemy wyłączyć, bo my jesteśmy zanurzeni w czasie. Ja wymyśliłem sobie taki punkt zastanowienia, gdzieś chyba go napisałem w książce, ale wtedy jak to pisałem, to oczywiście myślałem, że to przecież ja do księdza powinienem z tym przyjść, z tym pytaniem. Wyobraźmy sobie, no państwo tutaj w większości na tej sali jesteście młodzi, ale kiedyś wszyscy zejdziemy z tego świata, pozostaną wnuki, prawnuki, któryś z prawnuków pochyli się nad mogiłą pradziadka i właśnie może się pomodli. Czy to w perspektywie tego całego, tej lawiny wydarzeń może wpłynąć na los dziadka, patrząc na czas z taką inwersją, że to jest zupełnie odwrotnie? Jeżeli dziadek już nie żyje, to na tej ziemi na pewno na jego los nie wpłynęło, ale ale w przeszłości mogło wpłynąć. Pewnie może wpłynąć. Ja przyznam się, że ja się spodziewałem, oczywiście takich pytań często do mnie napływają i dlatego też uciekłem w wielką wizję, bo zawsze w takiej religijnej dyskusji warto to powiedzieć, diabeł tkwi w szczegółach. Ale ten problem modlitwy jest rzeczywiście ważny, tak ważny egzystencjalnie i ważny też filozoficznie, jako problem pewien filozoficzny. I ja się dawno zastanawiałem nad tym problemem i on się jakoś chyba dosyć ładnie wkomponowuje w tę wizję, którą tutaj przedstawiłem. Zresztą jeśli by zrobić jakiś taki rozbiór tej wizji, to tam moich myśli jest niezbyt wiele. One są poskładane z różnych filozofów i dawnych i nowych mistrzów. Ale jak dyskutuję z uczonymi kolegami, oni nie lubią, a nawet teologowie współcześni, nie lubią idei, że Pan Bóg interweniuje w bieg wszechświata. Jeden z takich znanych astrofizyków z dawnych czasów, Jeans, to mówił, że Pan Bóg nie miesza palcem w eterze. I nawet w teologii się mówi o działaniu Bożym w świecie nieinterwencyjnym. To jest takie techniczne wyrażenie we współczesnej teologii. Czy Pan Bóg może działać nieinterwencyjnie we wszechświecie? Otóż w tej wizji to się bardzo ładnie wkomponowuje, bo powiedzmy, że ja się modlę o to, żeby jutro była pogoda, bo chcę iść na ryby, powiedzmy, chociaż nie chodzę. Ale ja chodzę. Jutro nie będą brały. Skąd ksiądz wie? Raczej pora roku jest taka. Więc modlę się o dobrą pogodę na jutro, ale Pan Bóg widzi to
i widział to od wieków, tę modlitwę, i mógł w warunkach początkowych wszechświata tak zakodować, żeby jutro była pogoda. Na skutek mojej modlitwy, mimo że ona dopiero się z naszego punktu widzenia zdarzyła znacznie później. Więc tutaj to bardzo ładnie pasuje, tylko znowuż przestrzegam, że nie wiem, czy tak jest. Może Pan Bóg ma jeszcze inne sposoby, o które nam się w ogóle nie śniło. Ale tak może być i to jest takie racjonalne domyślenie się, jak to może być. No ale w Księdze Wizji po śmierci jest ten proces rozpłynięcia się nas w wyższym porządku, który ewentualnie nas czeka. A co zrobić ze świętych obcowaniem? No, to samo, co z modlitwą. To znaczy to, że wieczność nie jest upływaniem czasu, to jest strasznie stara doktryna w Kościele od co najmniej czasów Augustyna albo jeszcze wcześniej u Orygenesa, nie mówiąc o Tomaszu, który by standardowo tak uważał. I wielu, właściwie wszystkie pokolenia teologów. Jeżeli tak, to z chwilą śmierci my wchodzimy w obszar bezczasowy. I to my tylko w naszej takiej naiwnej pobożności sobie wyobrażamy, że tam jest tak samo, tylko no może z góry to lepiej widzimy wszystko. Tymczasem na pewno tam jest inaczej. Jak, to my nie wiemy. I teraz jakieś oddziaływanie ludzi stamtąd z nami, czy nasze przez modlitwę tam, skoro religia tak mówi, to pewnie tak jest, tylko że my nie wiemy jak. I na pewno to się nie odbywa, za przeproszeniem, za pomocą komórki. No to nie. Proszę księdza, ja mam takie wspomnienie, mroczne dosyć, bo ja pamiętam rok i dzień, kiedyśmy się dowiedzieli, że zmarł Józef Wissarionowicz Stalin. Ja też pamiętam. A ja miałem umysł dociekliwy, więc idąc do szkoły, zajrzałem do kościoła, zastałem księdza w konfesjonale, ale podszedłem z przodu i zapytałem, bo mnie to strasznie ciekawiło, czy według nauki kościoła on znajdzie się w piekle w chwili, kiedy umarł, czy dopiero jak go pochowają? To było bardzo głupie pytanie, ale biedny ksiądz się wystraszył, bo myślał, że taki mały, a już prowokator. Natomiast te historie, które zresztą w bardzo wielu religiach powtarzają się, o tym, że odejście nie jest wcale takie natychmiastowe, że to przejście do tego innego, może bardziej wielowymiarowego świata odbywa się jakoś stopniowo, że to jest jakiś czas, te 40 dni, które prawosławni przestrzegają, żeby być blisko ze zmarłym. Czy to w jakiś sposób pozwala się opisać w tym języku, którym ksiądz teraz mówił? Nie mam zielonego pojęcia, pewnie się jakoś da. Święty Tomasz miał jeszcze rozbudowaną teorię wieczności, jak już wchodzimy w tamte czasy. Mianowicie rozróżniał trzy stopnie uczasowienia. My żyjemy w czasie, w temporalnej rzeczywistości. Pan Bóg żyje w aczasowej wieczności. Wieczność to jest, powtarzał definicję Boecjusza, posiadanie życia pełnego, całego naraz, bez rozdzielenia na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Ale on jeszcze wyróżniał trzeci sposób istnienia, mianowicie właśnie dusz po śmierci, ewentualnie aniołów, którzy nie istnieją w wieczności Bożej, bo podlegają zmianom, wprawdzie nie takim materialnym zmianom, które według niego powodują czas, ale jakimś umysłowym zmianom. I ten taki quasi czas, coś na pograniczu czasu i wieczności, on to nazywał evum po łacinie, więc było eternitas, wieczność, tempus, czas i evum. My nawet po polsku nie mamy słowa na to evum. Czasem się to próbowano tłumaczyć na polskie wiekuistość, że to jest coś pośredniego i może tutaj by można się odwołać do takiej koncepcji. A czyściec, raczej od razu zapytam, i piekło, jak to będzie?
Ja to po rosyjsku odpowiem, parzywio mówili. No nie, ale ściśle, to ściśle, chyba nie ściśle właśnie. A właśnie umrzemy, nie parzywią, tylko... Tak, umrzemy zobaczymy. I zobaczymy, tak. To, czy ja mogę do tego Stalina coś nawiązać, tylko na minutę odejść od głównego wątku. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, bo mi się przypomniało taki fakt. To jest fakt rzeczywiście historyczny, o czym się nie pamięta. Nawiązuję do tego, co mówił pan profesor Krzysztof Zanussi. W Katowicach, w momencie, kiedy zmarł Stalin, dyrygentem był Walerij Bierdiajew. Przyszedł na próbę rano, stanął przed orkiestrą i zaczął tymi słowy. Nie wiem, czy państwo wiecie, zmarł największy człowiek ostatnich wieków. I zaczął mówić takie peany na cześć jednego człowieka. I wszyscy myśleli, że mówi o Stalinie. I na końcu powiedział, zmarł, proszę państwa, Sergiusz Prokofiew. Tak, to jest fakt. I proszę sobie wyobrazić, w tym samym dniu umarł Prokofiew i Stalin. I Walerij Bierdiajew na drugi dzień stracił pracę. To tylko tyle. To ja muszę dodać, to jest oczywiście plotka, ale tak jak mówi ładna włoskie porzekadło, si non è vero e ben trovato, czyli jeśli to nawet głupstwo, to śmieszne. Otóż wieść niesie w Rosji, że Prokofiew po zawale leżał w kremlowskiej klinice i kiedy dowiedział się, że Stalin umarł, wyskoczył z łóżka, zatańczył chłopaka i wyzionął ducha parę godzin później. To ja się zrewanżuję inną anegdotą z tamtych czasów. Nie wiem, czy państwo młodsi pewno nie wiedzą, czy nie pamiętają, że Katowice były przez jakiś czas, nazywały się Stalinogrodem. I konduktora się ktoś pyta, czy to już Katowice? A on mówi, nie, jeszcze Stalinogród. Boję się, że ten konduktor też stracił pracę, jak Bierdiajew. Może nikt nie. Proszę Państwa, ale ja bym chętnie wrócił do jednego słowa, które ksiądz używał, nie przybliżając go do nas, to pole racjonalności. Ja boję się, że nasza intuicja czasami może tu się po prostu rozchodzić. Czy to jest pole, które przypisujemy takiej logice, a jeżeli to której z logik, czy logice tej zero-jedynkowej, dwuwartościowej, czy wielowartościowej, w której można być i nie być zarazem? Które to jest to pole racjonalne? Czy to jest pole zjawisk przyczynowo-skutkowych? Czy też tylko koincydencji, w których dwie rzeczy mogą się zdarzyć jednocześnie? To jest ciekawe pytanie. Mianowicie pole racjonalności ma swoją pewną historię, zwłaszcza u nas w Polsce. Mianowicie to nazwa pochodzi od arcybiskupa Życińskiego. Wtedy, gdy jeszcze on nie był arcybiskupem, w ogóle biskupem, ale zajmował się właśnie filozofią i on wprowadził to pojęcie pola racjonalności. I to pojęcie u niego przechodziło pewną ewolucję. Pierwotnie, ja też zresztą używałem tego pojęcia trochę w innym sensie, to znaczyło pole wszystkich matematycznych struktur, nie tylko tych, które znamy, ale takich, które istnieją, a których nie znamy, pewnie nigdy nie poznamy. Takie ogromne, nieskończenie pole. I dlatego słowo pole tutaj było używane, bo przez analogię do na przykład pola elektromagnetycznego, coś takiego dynamicznego, pełne struktury oddziaływują ze sobą. I to była pewna wersja platonizmu. Platon uważał, że istnieją niezmienne formy, a świat materialny jest ich cieniem tylko. Pole racjonalności było taką inną wersją tego pola racjonalnych form platońskich, a świat fizyczny jest, no, rządzi się tymi prawami matematycznymi. One jakoś się odbijają, odwzorowują w świecie materialnym. Potem pod piórem Życińskiego to zmieniło trochę znaczenie. On to nazywał, na przykład dawał taki przykład. Czy to, że planety krążą po orbitach eliptycznych, no to jest takie prawo przyrody, czy to prawo przyrody istniało, gdy jeszcze nie było żadnej planety ani żadnej gwiazdy? On mówi, ono jakoś istniało.
Ono już obowiązywało, chociaż, jak mówił, było pusto spełnione. Nie było elementów, które by podlegały temu prawu. I to był element u niego tego pola racjonalności. Czasem się to on nazywał też pole formalne. Więc ja tutaj zapożyczyłem to. Zresztą to pojęcie już funkcjonuje jakoś w takim obiegu filozoficznym. Czyli że to jest wszelkie matematyki i wszelkie logiki się w tym mieszczą. Także, nie ta jedna, także poza Polską się... wielu ludzi używa tego pojęcia. Używając różne sformułowania, na przykład taki znany fizyk Roger Penrose jest bardzo bliski temu pojęciu. A jaka logika tam obowiązuje, to jest też niezmiernie ciekawe pytanie, bo my podświadomie absolutyzujemy taką logikę zero-jedynkową. A pytanie jest, czy Pan Bóg posługuje się taką logiką. Ja pamiętam dawno, dawno temu z pewnym rosyjskim fizykiem rozmawiałem na te tematy, a Rosjanie są zawsze trochę bardziej mistyczni niż my. I on pyta się, a dlaczego Pan Bóg miałby się, dlaczego Panu Bogu miałoby nie być sprzeczności? Przecież kto powiedział, że ta nasza logika Pana Boga obowiązuje? Jeśli Pan Bóg jest nieskończony, to musi być wiele rzeczy w Nim takich, które dla nas wyglądają jak sprzeczność, a u Niego jest wszystko okej. Ja wtedy się buntowałem przeciwko takiemu, ja to nazywałem mistycyzmowi, ale teraz po latach jestem skłonny do tego troszkę się przychylić, bo trochę w innej wersji. Mianowicie dzisiaj znamy bardzo wiele logik i jest spór wśród filozofów o pluralizm w logice. Czy jest wiele logik, czy jest jakaś jedna taka nadlogika, która by była zero-jedynkową. I coraz więcej, także w matematyce współczesnej, pojawia się sugestii, a nawet częściowych takich modeli, że z tymi logikami to może być różnie. I jest taka dzisiaj bardzo znana teoria matematyczna, która jest uważana za kandydata na podstawę w ogóle, jako rządząca podstawami matematyki, teoria kategorii matematycznych. I w teorii kategorii, w bardziej takich rozbudowanych kategoriach, każda kategoria ma swoją logikę. I nie musi to być logika taka nasza, zero-jedynkowa, i zwykle nie jest. I są znacznie bardziej skomplikowane logiki. Nasza jest szczególnym przypadkiem. Więc jakbyśmy chcieli to aplikować do teologii, to trzeba być ostrożnym. Ale jest jakaś wskazówka, że może być różnie. No więc właśnie my mamy w pamięci zbiorowej powiedzonko naszego byłego prezydenta, który wielokrotnie zaprzeczał logice zero-jedynkowej i wyrażał bardzo jasne właściwie myśli, tylko wewnętrznie sprzeczne, ale jakże ludzkie. Nie chcę, ale muszę. Takie rzeczy powtarzały się często. Jest taka rosyjska, troszkę długa anegdota, nie wiem, czy Państwu nią głowę zawracać. To jest w czasach carskich stanica, step, wiatr hula, na Mapomajdanie pusto. Generał siedzi z generałową, która robi na drutach, a po Majdanie przechadza się adiutant. Adiutant nie ma szabli. Wchodzi wezwany przez generała, w przedpokoju wkłada szablę, melduje się. Generał go odsyła. Po chwili on zostawi przy szablę, znowu chodzi bez szabli po Majdanie. To się powtarza po raz drugi i trzeci i wreszcie generał mówi do żony. Popatrz no duszko, ma on tę szablę czy nie ma? Generałowa patrzy, mówi, wydaje się, że nie ma. No wod, wydaje się, że nie ma, a ma. I to jest logika, która przecież w życiu się sprawdza. Mówimy, kocham i nienawidzę. No takie rzeczy, które się niby powinny w zero-jedynkowej logice wykluczać. Ja niedawno miałem zajęcia w Indiach ze studentami i tam bardzo długo rozmawialiśmy również o problemach etycznych w naszym zawodzie. Oni odwoływali się bardzo do buddyzmu i do hinduizmu, które właściwie zgodnie uczą tego, jak człowiek powinien wyzbyć się namiętności, pożądań. No i wiemy, że to jest
bardzo taka głęboka wskazówka duchowa. Tylko że połowa tych moich studentów filmowych pracuje w reklamie, czyli zajmuje się tym, jak sprzedać szampon, czyli jak wywołać dzikie pożądanie, żebym ja musiał koniecznie kupić jakiś kolejny produkt. I ja ich wtedy pytam, no ludzie, ale jak wy to łączycie jedno z drugim? A oni mi odpowiedzieli, my to łączymy, tylko wy w Europie macie tą zero-jedynkowe myślenie, że albo tak, albo tak. No tak, a to nie jest pouczający przykład. To jest przykład, że oczywiście myślenie to zero-jedynkowe jest takie dla nas dogodne. Dzięki temu latają samoloty, dzięki temu mamy pociągi, ale to było na takim myśleniu zbudowane. Ale żeby ogarnąć nasz świat, to może nawet lepiej czuć, że to jest logika ograniczoną aplikacją. Przez jednym. Jeśli mówimy o innych logikach, których nie obowiązuje na przykład zasada sprzeczności, no właśnie, to nie jest tak, że tam można wszystko, co się chce. Są bardzo żelazne matematyczne prawa i na przykład są takie logiki, gdzie nie obowiązuje zasada sprzeczności zawsze, ale jeśli obowiązuje, to ona jest uwięziona w pewnym obszarze, poza którym jej nie wolno wyjść. Czyli nie rozlewa się na cały system. No właśnie, na etykę to lepiej, żeby się nie rozlewała. Bo boję się, że to nic z tego dobrego nie wyniknie. Ale teraz wydaje się, że ten wiek XX zamknął jakiś rozdział w rozumieniu materii i otworzył jakiś nowy rozdział. I zapewne to się stało przede wszystkim za sprawą Einsteina, który najbardziej został jakby spopularyzowany jako ten, który dokonał przełomu. Wielu innych brało w tym udział. No i teraz mówi się, że Newton już jest jakby zamknięty w pewnej szkatułce, która jest częścią większego systemu, większej komody, którą jest dzisiejsza fizyka. No ale czy zapomina się o tym, że razem z Newtonem to też trzeba i Voltaire'a chyba pogrzebać, bo on też należy do tamtego czasu. I właśnie ten racjonalizm, nie racjonalność, ale racjonalizm, który wynikał z oświecenia, on też już chyba dzisiaj wobec współczesnej fizyki jest anachroniczny. I sam Einstein w 1932 roku, przemawiając na jakimś humanistycznym zebraniu, powiedział takie strasznie mocne zdanie o tym, że kto nie czuje istnienia tajemnicy, ten jest ślepy albo niemądry. On odkrywał tą tajemnicę jako wielkie, jako no jądro w ogóle całego poznania. Świadomość, że świat jest zagadkowy, nie, że nie jest poznawalny, tylko że jest zagadkowy, że ta niewiedza jest większa od wiedzy i tak dalej. Co jest postawą już nową, XXI-wieczną. Ale coś z tego Voltaire'a w naszym życiu codziennym zostało, tak jak i z Newtona na co dzień jednak korzystamy. Więc ja bym tutaj może bardzo trafna ta uwaga, ale ja bym z Voltaire'a przesunął się raczej do XIX wieku i zilustrował to w ten sposób. Wiek XIX to był ogromny postęp nauki. Porównywalny chyba z tym, co dziś mamy, tylko oczywiście zachowając proporcje, ale przecież na początku wieku XIX były łuczywa, jeździli dyliżansami, a na końcu wieku już była elektryczność, już były pierwsze próby latania i tak dalej. Więc to był ogromny postęp. To był postęp, mówi się, wiek pary i elektryczności. I on zrewolucjonizował życie codzienne. I w nauce wiek XIX ja bym nazwał wiekiem doświadczania skuteczności nauki. I to stworzyło przekonanie, no taki twardy materializm. Świat się składa z kawałków materii i koniec. I to wszystko wyjaśnia. Nauka jest skuteczna, wszystko wyjaśni. To wtedy kwitł pozytywizm, scjentyzm, właśnie takie kierunki myślowe, które to jakby sankcjonowały. Przyszedł wiek XX, całkowicie się perspektywa zmieniła w ciągu kilku dekad. Wiek XX bym nazwał wiekiem doświadczania granic nauki. Prawie dokładnie w roku 1900 Planck odkrył kwant materii. Potem, prawda, stała Plancka, która wyznacza dokładność pomiarów, znaczy możliwość w ogóle pomiarów w dolnej skali. Potem
teoria względności, która ustanowiła prędkość światła jako granicę w górnej skali. Więc są takie granice bardzo doświadczalne. W matematyce przyszły twierdzenia Kedla i inne twierdzenia limitacyjne, które pokazały, że metoda matematyczna ma tkwiące w niej samej inherentne ograniczenia. I przyszedł wiek doświadczania granic nauki. Pozytywizm, który osiągnął szczyt w latach 20., musiał potem się wycofać po prostu. I tu właśnie widać no, zmianę pewnej mentalności. Jeśli nauka ma mentalność, to ona się zmieniła. Ciekawe jest, jakie będzie z kolei doświadczenie wieku XXI. Może jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Na razie niepokojącym zjawiskiem jest wzrost irracjonalności. Nie w samej nauce, tylko na jej obrzeżach i poza nauką, w świecie w ogóle. Że jest nawet, można obserwować w niektórych społeczeństwach czy warstwach społeczeństwa, to nawet wrogość do nauki. Szerzenie się jakichś paranaukowych rzeczy, postmodernizmów i innych takich rzeczy, które no, niedobrze zapowiadają. I także zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie, ale niewątpliwie widać tutaj jakąś gradację. No właśnie, ale zabobon dzisiaj jest rehabilitowany. Zabobon jest właściwie częścią wyposażenia salonów. Któryś z myślicieli powiedział, że dzisiaj w społeczeństwie, w mediach jest więcej Harry Pottera niż Einsteina. Tak, to nie rokuje nam najlepiej, ale no ciągle myślenie Einsteina. Ale pełna sala dzisiaj jest zaprzeczeniem tego. Nie wiem, z jaką myślą Państwo wyjdą z tego spotkania. Może rzucicie się w objęcia Harry Pottera. To też jest możliwe. Wolność ludzka to właśnie gwarantuje. Ale także, bo ksiądz tak dużo energii poświęcił zastanowieniu nad przypadkiem, nad prawdopodobieństwem. Bo tam, jeśli z tej lektury coś do mnie trafnie dotarło, to tam pojawiły się te wszystkie szczeliny, w których interwencja Boża jest zawsze możliwa i zawsze można zakładać, że ona tam istniała. Zdarzenia mniej prawdopodobne mogły się zdarzyć lub nie zdarzyć. A my z kolei na co dzień żyjemy w tym systemie przyczynowo-skutkowym, gdzie wszystko jest ułożone, założone z góry i ciągle mamy taki obraz jak z Laplace'a, że gdybyśmy znali początek, to byśmy wiedzieli, jaka sytuacja musi nastąpić. W ostatnich dekadach XX wieku, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, był cykl konferencji, które organizował m.in. Obserwatorium Astronomiczne Watykańskie. Tytuł tego cyklu był Działanie Boga we Wszechświecie. Jak zrozumieć działanie Boga we Wszechświecie no, w kontekście dzisiejszych nauk? I to raz na kilka lat, na 2-3 lata odbywały się konferencje międzynarodowe w gronie bardzo nielicznych ekspertów, około 30 ludzi. Potem się ukazywały publikacje. I tam były bardzo zacięte spory, głównie między dwoma obozami. Jedni twierdzili, że miejsce na działanie Pana Boga jest w nieoznaczonościach kwantowych, na dole, że tam właśnie nie interwencjonistycznie. Tam mamy luzy prawdopodobieństwowe i Pan Bóg tam może zadziałać, nie naruszając praw fizyki. Inni twierdzili, również wybitni naukowcy, że nie tędy Pan Bóg działa, tylko odgórnie metodą tak zwanej top-down, z góry na dół przyczynowości, wykorzystując do tego chaos deterministyczny. I bardzo mi się podobało stanowisko właśnie Życińskiego w tej sprawie. On twierdził, że tradycyjna teologia ma lepsze rozwiązania, bo czy przez kwantowe nieoznaczoności, czy przez chaos, to jest jakieś tam, Pan Bóg wykorzystywałby jakieś dziury jednak w nauce, które sam pewnie zrobił, ale jednak dziury. I Życiński mówił, tradycyjna filozofia chrześcijańska to lepiej tłumaczyła. Mianowicie Pan Bóg według tradycyjnej filozofii chrześcijańskiej stwarza świat nieustannie, to znaczy daje mu istnienie. Niekoniecznie tylko na początku, ale stale.
że gdyby Pan Bóg przestał działać, to świat by się zapadł w nicość. To jest to kreacja ex nihilo, tak rozumiana. To mistycznie. To jest chyba teatr Teilhard de Chardin, który się do tego odwołuje. Tak, no ale to jest i Augustyn, i Tomasz tak samo twierdzą, zwłaszcza Tomasz. I jeżeli tak jest, to Pan Bóg przez istnienie jest wewnątrz, w każdym drgnięciu atomu, w każdym kwancie. On nie musi działać z zewnątrz, bo on w tym siedzi po prostu. I to Życiński nazywał panenteizm. Podobne do panteizmu. Panteizm to jest doktryna, która mówi, że świat jest Bogiem. A panenteizm to, że nie świat jest Bogiem, tylko świat jest w Bogu. Pan Bóg jest większy niż świat, ale świat jest w Bogu. I to jest, myślę, że bardzo dobre, filozoficzne, tradycyjne bardzo wyjaśnienie tego God's action in the world. Ale to mnie bardzo korci, żeby zrobić dwa nawiązania. Jedno poważne, bo do tego właśnie dyrektora obserwatorium w Watykanie, tej Speccoli di Vaticano, Jan Paweł II zwrócił się ze znamiennym bardzo listem, jak gdzieś go próbuję przypomnieć w mojej książce, nawołującym teologów, żeby sięgnęli po instrumentarium nauk współczesnych, bo święty Tomasz też korzystał z instrumentarium swojego czasu, a dziś jest o to trudno. Teologów znających fizykę, nie wiem jaki procent mamy między nami, ale bardzo wysoki w obecności księdza, to znaczy ten procent jest bardzo, tych ludzi jest bardzo mało. To było jedno i wiem, że Fides in Ratio już ten akapit się nie znalazł, ponieważ właśnie na horyzoncie pojawiła się armia New Age-owców gotowych natychmiast wystąpić z wszelkimi możliwymi takimi fantastycznymi teoriami, które by zastąpiły teologię wypracowaną przez te lata, więc może... Ale coś, co wydaje mi się bardziej jeszcze nęcące, żeby tu księdza zapytać, i tu znowu nawiążę do papieża, bo miałem okazję, wyciągnąłem z archiwów watykańskich, kiedy tam miałem do nich jakiś dostęp, materiał, którego nie chciano wypuścić, w końcu po już różnych moich naleganiach udostępniono go publicznie. To jest materiał, w którym papież płacze ze śmiechu, tak strasznie się śmiał. On się śmiał w czasie występów cyrku rosyjskiego, który na dziedzińcu San Damasio wystąpił i sztukmistrz pokazywał tam rzeczy niewiarygodne, zupełnie wyciągał te króliki z ucha i tak dalej. Robił rzeczy wspaniałe, jak przystało na dobrego sztukmistrza. I ja miałem okazję zapytać Jana Pawła o ten epizod. A on powiedział, proszę pana, ja cały rano miałem do czynienia z tą kongregacją, która orzeka o cudach. I jak to... Więc do tego też zmierza moje pytanie. No, co zrobić z tymi cudami, które orzeka na przykład medycyna, że jakieś wyleczenie było cudowne, czyli mało prawdopodobne. No, ale za 10 lat może uznamy, że już nawet wiemy, jakie to było wyleczenie, co tam nastąpiło. I cud przestanie już być cudem, a święty został. Więc co z tym zrobić? Przez zasiedzenie. Przez zasiedzenie. Tak, tak. Nie wiem, co z tym zrobić. Się kongregacja martwi. Jakby mnie się pytali, to bym im odpowiedział. Ja się zrewanżuję inną historyką, nie mającą nic wspólnego z naszą dyskusją, tylko właśnie, że się zgadało na ten temat. Myśmy się pierwszy raz spotkali, ale pewnie pan Krzysztof nie wie o tym. Mianowicie był film La Paese Lontana. I ten film, to znaczy o Ojcu Świętym z dalekiego kraju, polski tytuł chyba był. Ja byłem wtedy właśnie w Castel Gandolfo w obserwatorium i był ten film pokazywany Ojcu Świętemu. I nas zaproszono na pokaz tego filmu. Tam było kilkanaście osób chyba tylko. I koło mnie siedział dyrektor obserwatorium George Coyne, Amerykanin. Obok siedziała z jego prawej strony siostra Emilia, taka pracowała tam w biurze papieskim, a ja z tej strony. No i oglądaliśmy ten film z wielkim przejęciem. Potem już Coyne mi mówi, już na drugi dzień,
wspaniały film, tylko ma trochę takiej pretensji, że ci Polacy to chyba bez przerwy się biją, albo ich jedni, albo ich Rosjanie tłuką, albo Niemcy i tego chyba już było za dużo. A ja mówię, George, kto siedział z twojej prawej strony? No siostra Emilia. Ona wojnę spędziła w Dachau. A ja siedziałem z twojej lewej strony, a ja na Syberii. I ty masz odpowiedź. No tak, no można powiedzieć, że nasze cierpienia nie są w dobrym guście, ale to nie jest nasz Także wybór. Film ilustrował, a raczej myśmy zilustrowali film, ale to uboczny wątek. No właśnie, ale naprawdę co zrobić z naszym powszechnym przekonaniem? Ja mam z cudami że cuda się zdarzają, a z drugiej strony no ta pole racjonalności raczej mówi, że ich być nie powinno. To chyba, że inaczej byśmy je zdefiniowali, co ja próbuję robić na mój własny rachunek. To znaczy tak, metodologia by nam mówiła, że nie powinny się zdarzać cuda. I to jest kamień węgielny metody naukowej, że wszystko mam tłumaczyć w sposób naturalny i nigdy się nie poddawać. Bo powiedzenie, że nie ma to wytłumaczenia jest zaprzeczeniem metody. No poczekajmy. Natomiast oczywiście z punktu widzenia teologicznego my nie możemy zabronić Panu Bogu interweniować w sposób nadzwyczajny. Nie możemy. No, jak chce, to może. Ja to w tej mojej wizji, którą tutaj dzisiaj ośmieliłem się zaprezentować, nawiasem mówiąc, długo się zastanawiałem, czy to zrobić, czy nie, to jest miejsce na to. Bo jeżeli jest tak, jak ja sobie to na końcu wyobrażałem, że nasze prawa fizyki są zanurzone w innych prawach fizyki, a zatem nasz świat jest zanurzony w innym świecie, nie jakimś takim bajkowym Harry'ego Pottera, że tam jakieś aniołki latają i przestawiają planety, tylko też jakaś nadfizyka, tylko inna. I jeżeli tak jest, to nie można wykluczyć, że może Pan Bóg tak sprawić, albo tak może zadecydować już w stanie alfa, że z tamtego świata jakieś sygnały do nas przedostają się, tak jak z świata kwantów przedostają się do świata makroskopowego. Więc mówiąc naiwnie, nie można Panu Bogu zabronić, żeby nagle zmienił kierunek ruchu planety, jak mu się spodoba, żeby zakręcił tym palcem w eterze, ale może to być zrobione w sposób no, niesłychanie taki wyrafinowany, który będzie dobrze, wszystko... Ale właśnie życie duchowe bardzo często wskazuje na istnienie znaków, to znaczy takich układów, zdarzeń, które dla jednego człowieka są jakimś sygnałem, są odpowiedzią na jakieś pytanie, na jakieś poszukiwanie, a praw przyrody nie naruszają. Natomiast dają ludziom mającym jakąś silną intuicję, świadomość, że ktoś do nich przemówił, że to był jakiś sygnał jakby z tego drugiego świata. Jak potem oglądam Matrix, którego bardzo cenię, pierwszy Matrix, to tam właśnie jest jakby taki ślad myśli, że nie mamy się temu tak coś strasznie dziwić, że tego nie wiemy, ale nie mamy prawa uważać, że to jest idiotyzm. A ja mam pytanie właśnie związane z filmem, z filmami w ogóle. Czy w twórczości filmowej te wszystkie rzeczy, o których mówimy, jakieś te właśnie inne światy, może nie w takim naiwnym spojrzeniu Harry'ego Pottera, ale jakaś filozofia taka przejawia się, na przykład mechaniczna pomarańcza. Albo Odysea kosmiczna, samego Kubricka, które jest naprawdę dla mnie filmem sięgającym metafizyki. Tak. Mówiącym o odwrotnym biegu czasu, o tym wszystkim, co prawda fizyka dopuszcza, sugeruje, ale że to nie są chyba dość rzadkie filmy. No wszystko, co dobre jest rzadkie, nie ma rady. To w każdej dziedzinie tak będzie. To chyba tak się też i dzieje, ale one jednak coś, ta intuicja w artystach siedzi chyba i ja bym tę intuicję uważał za bardzo wartościową, acz pamiętam profesora Bielonickiego, żyjącego jeszcze dzisiaj fizyka, teoretyka, który był profesorem, kiedy ja byłem studentem i potem przed kamerą, kiedy kręciłem iluminację, tak komentował sprawę wróżbitów, którą ja tam pokazuję. Ktoś komuś wróży, cyganka, a on mówi na to, to w ustach fizyka może brzmieć dziwnie, ale ja nie mam powodu uważać, że to jest kompletnie wykluczone, że skoro przyszłość istnieje w teraźniejszości, to może ktoś ma do niej jakiś czasami
cząstkowy dostęp. I to jest ten, który jest prorokiem, który jest wróżbitą, który jest gotów wiedzieć coś więcej niż inni. Ja bym tu jeszcze powiedział, może chyba na koniec już, że nauka ma swoją żelazną metodologię. Między innymi to, że nie należy nic tłumaczyć, wychodząc, odwołując się do jakichś pozanaturalnych elementów. To jest element, to jest metodologiczna zasada nauki. Ale reguł metodologicznych nie możemy traktować jako reguł ontologicznych. Że w nauce tak postępujemy, jakby nie było nic poza światem nam dostępnym w doświadczeniu. Ale to nie znaczy, że taki świat nie istnieje. Po prostu nauka tym się zajmuje, a tamto jest poza jej kompetencjami. Ja tutaj używam takiego dość naiwnego porównania. Nie można mieć do lokomotywy pretensji, że nie lata, bo od tego są samoloty. Lokomotywa nie ma latać. Nauka nie ma mówić o tym, co jest poza jej możliwościami, tylko do tego jest stworzona i tego się trzyma. Więc natomiast bardzo często także w mentalności uczonych jest to, że zasady metodologiczne dla nich urastają do zasad ontologicznych. Jak nauka o czymś nie mówi, to tak nie jest i koniec. Tymczasem taka moja naczelna teza mojej filozofii brzmi, że granice nauki nie pokrywają się z granicami racjonalności. Że mogą być obszar racjonalności poza granicami nauki. Ja jeszcze sobie rozdzielam, że to, co jest wewnątrz obszaru nauki, to jest łatwa racjonalność, bo mamy stosunkowo łatwe kryteria rozróżniania, co jest z prawdą, a co nie. Natomiast poza granicami w dziedzinie filozofii, w dziedzinie teologii, to jest trudna racjonalność, bo tamte kryteria są trudniejsze. Tylko my tu się językowo zawsze przyczepiamy do tego, że ratio to znaczy rozum, a intuicja, która jest też narzędziem poznawczym, no naprawdę w tym racjonalności się mieści. Do racji nie należy. Ja bym jeszcze strasznie chciał Państwu szybko powiedzieć drobne głupstwo, które przywiozłem niedawno z podróży po Syberii, bo tam byłem w Jakucji, gdzie kopią diamenty. Oni się znają na diamentach, powiedzieli mi, jak rozpoczęła się jakaś wielka potrzeba diamentów. Otóż chyba w XVIII wieku rozpowszechniło się mniemanie, że pierścionek z diamentem, z brylantem chroni od czarnej ospy. I rzeczywiście, empirycznie, to jest całkowicie potwierdzone. Ci, co mieli pierścionki z brylantem, nie zapadali na czarną ospę. Wprawdzie przenosił czarną ospę, przenosiły pchły, ale kto miał pierścionek, tego stać było zwykle na takie schludne posłanie i on nie miał pcheł. Więc może, bo ta dyskusja oczywiście jest bardzo ciekawa. Ja sam się powstrzymałem przed zadaniem pytania o zmartwychwstanie, o największy cud. Zadam go w tygodniku, w rozmowie w tygodniku. Mam nadzieję. I gdzie podziało się? Już wiem, że będę musiał unikać. Nie, chętnie. I Państwu chcemy oddać na koniec głos. Czy jakieś karteczki? Czy są jakieś pytania właśnie na karteczkach mamy, czy nie? Dziwne. To nic, to będziemy kończyć. Są karteczki. Są? Ktoś miał zbierać, studenci. No to w międzyczasie jeszcze możemy porozmawiać, niech zbierają. Proszę Państwa, w międzyczasie, zanim dotrą do nas pytania, to ja chciałem poinformować i skorzystać z tej okazji, że Państwo zaszczycili nas tak w sposób znakomity obecnością, że w ramach jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie niebawem, bo 3 grudnia będzie wykład otwarty profesora Kwaśnickiego na temat kapitalizmu, że 7 profesor Winiecki i profesor Kondratowicz również będą mówić na temat współczesnej ekonomii. To jest cykl wykładów pod tytułem Zrozumieć świat. W lutym zaś będzie wybitny neurobiolog, profesor Jerzy Wetulani, będzie mówił na temat, jak usprawnić mózg nastolatka. Potem zaś, proszę Państwa, w kwietniu o władzy i panowaniu mediów profesor Jerzy Oleński, profesor Goban Klas, ksiądz profesor Józef Kloch i mam nadzieję naczelny redaktor tygodnika Piotr Mucharski, ponieważ, proszę Państwa, dziennikarstwo nasze na naszej uczelni
w tym roku otrzymało uprawnienia doktorskie. Zatem też tutaj propozycja dla ludzi młodych i nie tylko. Niebawem uruchomimy studia doktoranckie z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej w obszarze nowych mediów. No i oczywiście Państwo obserwujcie naszą stronę internetową. Na pewno Państwo dowiecie się niedługo wielu szczegółów. Czy mamy jakieś pytania? Bardzo proszę. Może ja część wezmę jakiś ten sekundę. Nieraz ja piszę strasznie, ale tu jeszcze gorzej niektórzy. To pewnie lekarze, oni tak piszą recepty. Jest... No to ja mam pierwsze. Tu jest pytanie, o, przepraszam, czy, do księdza profesora Hellera. Czy matematyka to Bóg absolut? Leibniz był bliski tego twierdzenia, to znaczy na pewno nie utożsamiał matematyki z Panem Bogiem, ale matematykę utożsamiał z myślami Pana Boga, więc poza tym trzeba bardzo starannie rozróżnić w takiej koncepcji matematykę, którą my tworzymy, która jest dziełem człowieka, i matematykę, którą Leibniz miał na myśli, gdy Pan Bóg liczy, ty uprawia swoją matematykę, która nasza matematyka jest tylko jej maleńkim fragmentem albo tylko odbiciem. Więc w takim znaczeniu to Pan Bóg jest matematykiem. Dziękuję bardzo. Może pan. Ale może nie tylko matematykiem. Może pan redaktor ma pytanie? Do profesora Zanussiego. O, właśnie. Prośba o zwięzły przepis. Jak zjeść ciastko i je mieć? No, powszechnie znany przepis jest taki, że trzeba mieć mi dwa ciastka. Ale... Pytanie do księdza profesora Hellera. Czy Bóg jest ponad czasem, czy poza czasem? Nie. Jak to jest mówi? Trochę pytanie językowe, jaka jest różnica ponad i poza. Ja myślę, że poza jest lepsze, dlatego że ponad sugeruje, że są we wszechświecie jakieś kierunki wyróżnione góra i dół. A poza to jest takie bardziej neutralne, ale to jest kwestia językowa. To ktoś nie pisał... Skomplikowane niektóre są pytania. Ja może nie rozumiem, więc. Czy po udowodnieniu. Naturalny. Może ksiądz profesor. Czy po udowodnieniu cząsteczki. No Higgsa ktoś troszkę źle napisał, nieważne, chyba chodzi o cząstkę Higgsa. Czy po udowodnieniu cząsteczki Higgsa, bozonu, do stworzenia wszechświata był potrzebny Bóg? Ja odpowiem, odwołując się do Platona, bo on to już przewidział. W dialogu Fedon Platon tak troszkę mimochodem rozpatruje problem wyjaśnień przyrodniczych na takim poziomie, jakie wówczas były. Ale dzisiaj byśmy mogli przeformułować ten problem, no po co Pan Bóg, skoro istnieją prawa przyrody, które wszystko wyjaśniają. Cząstka Higgsa jest elementem tego, co się rządzi prawami przyrody, to czy jest Pan Bóg potrzebny? I Platon to załatwił genialnie w jednym zdaniu. Przypomnijmy sobie mit starożytny o Atlasie. On podtrzymywał istnienie świata. I Platon powiada tak, a propos tych przyrodniczych wyjaśnień. No, Atlas podtrzymuje świat, ale kto podtrzymuje Atlasa? A propos cząstki Higgsa, to tutaj jest masa nieporozumień, bo powiadamy, że cząstka Higgsa generuje masę. Nasze pojęcie masy się kojarzy z pojęciem materii. Skoro generuje masę, to tworzy materię. I przede wszystkim cząstka Higgsa generuje tylko dla niektórych cząstek masę, dla innych nie. A poza tym masa to wcale nie jest materia.
masa jest równoważna energii i może wcale nie być żadną jakąś taką kulką, którą można dotknąć. Rzecz ciekawa, że pojęcie materii nie jest pojęciem fizycznym, chociaż przez fizyków jest nagminnie używane i słusznie. Dlatego, że pojęcia fizyczne, ściśle rzecz biorąc, to są takie, które można zmierzyć i wyrazić w liczbach. Masę można wyrazić, jest jednostka masy, można zmierzyć, ile ta szklanka ma masy. Natomiast nie ma pojęcia jednostki materii, nie da się materii zważyć. Materia jest pojęciem filozoficznym albo potocznym, które używa się w fizyce tak na zasadzie, jak i innych pojęć potocznych. Więc to, że akurat cząstka Higgsa generuje masę i to nie wszystkich cząstek w dodatku, to wcale nie ma nic wspólnego ze stworzeniem świata. Jak możemy mówić o omedze, czyli o tym końcowym etapie w wizji księdza profesora, jeśli wiemy z Biblii, że człowiek był stworzony przed światem, wtedy nie widzimy, kiedy była alfa. Jeżeli co byliśmy, to znaczy, że człowiek był stworzony przed światem? W myślach, rozumiem, bożych. To ja nie widzę w ogóle związku przyczynowego, że wszystko w myślach było poza czasem czy przed czasem, a nie rozumiem tego pytania w ogóle. Czy warto czemukolwiek zaprzeczać w naszym świecie? Tu się pojawia taki ślad, no właśnie, nie wiem, czy nie zasialiśmy relatywizmu trochę tymi pytaniami. Jeżeli była mowa o, że istniało zło, to już relatywizm się kończy. Jeżeli coś nazywamy złem, a tego było sporo w wykładzie. Ale w jakim sensie nie należy przeczyć? Jeszcze raz. Czy warto czemukolwiek zaprzeczać w naszym świecie? No, ja myślę, że wszystkim głupocie należy zaprzeczać. Nie? No nie, nieprawdzie, czyli złu. Tak, złu należy zaprzeczać. Funktor negacji jest bardzo ważny w logice, jak się czemuś... Dwa przeczenia dają potwierdzenie. Ja myślę, że będziemy powoli w ogóle kończyć, bo dwie godziny mi już niebawem mija, także... Ale szkoda tych kartek, które... Jeszcze, tak? Nie, że i tak na wszystkie... Państwo przegląd, żebyśmy wiedzieli. Nie, ja bym proponował, żeby te kartki nie zniszczyć, tylko na przykład mnie zachować albo mnie przekazać. Dobrze. Proszę Państwa, kartki, pytania często inspirujące przekażemy tutaj dla naszych gości. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi Hellerowi, panu profesorowi Krzysztofowi Zanussiemu, panu redaktorowi Arturowi Sporniakowi, państwu za udział, za spotkanie i do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie. Nasi goście będą za chwilę podpisywać książki. Także zapraszamy serdecznie do holu, otrzymacie Państwo autografy. Bardzo serdecznie prosimy.